Spróbujmy sobie zrobić choineczkę na święta. Jak teraz włączymy sobie start, to właśnie generujemy taką oto śliczną choineczkę. Mamy tutaj złożoną ją z 10 gwiazdek, jeżeli chcemy mniejszą, damy sobie piątkę, cyk, i już mamy mniejszą choineczkę. Tutaj akurat max nie wlicza się, więc jak dajemy piątkę, to dostajemy z czterech. Jak damy sobie 3, to dostaniemy z dwóch. I tak dalej, no ale to oczywiście można zmienić, akurat tak mi się napisało, więc powiedzmy, że tak to zostawimy. No to co? Jedziemy, zobaczymy, jak coś takiego możemy zrobić. Skoro właśnie generujemy takie poszczególne linie, które mają działać podobnie, ale wyglądają troszkę inaczej, no to wiadomo, że skorzystamy z pętli, to jest taki standard. No to piszemy sobie for i in range. No i możemy tutaj zacząć, powiedzmy od jedynki tym razem zaczniemy i dojdziemy sobie do właśnie tej wartości maksymalnej dwukropek i przechodzimy do środka. Teraz może pozwólcie, że ja spróbuję wam tutaj wytłumaczyć co musimy zrobić tak naprawdę. My chcemy osiągnąć taką choineczkę. Czyli na przykład tu na dole będzie 6 tych gwiazdek, nie? Tutaj mamy 6. Cyk, 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 cyk. No dobra, pięć, bo akurat tak mi wyszło. Tu u góry ma być jedna. Czyli zaczynamy od góry, zawsze, prawda? Tutaj gdzieś jest środek. No i ten środek musimy sobie jakoś go wyznaczyć, ponieważ jak będziemy zwiększać ilość tych gwiazdek, no to ten środek też się będzie przesuwał, prawda? Jak będziemy mieć tu na dole nie wiem, dziewięć tych gwiazdek, to wiadomo, że ten środek będzie o gdzieś tutaj. Więc musimy właśnie wiedzieć, gdzie ten środek ma być. Dodatkowo żeby ta nasza choineczka ładniej wyglądała, to po każdej gwiazdce też będziemy dodawać sobie tutaj spację, tak? Nie będzie sama gwiazdka, tylko będzie ze spacją. Dlatego, jak sobie ustalimy tutaj tą wartość jakąś maksymalną, na przykład na te 5 gwiazdek, to ten środek mniej więcej właśnie będzie w, te, w tej liczbie 5, ponieważ normalnie, gdybyśmy nie dawali spacji, podając piątkę, oczywiście pod liczbą 5 byłby koniec naszej choinki. Ale jeżeli dajemy spację, czyli zwiększamy dwukrotnie ilość znaków, no to właśnie środek będzie mniej więcej tu, gdzie nasza liczba max. No i chodzi teraz o to, że przechodząc sobie za pomocą pętli do kolejnych tutaj linii, tutaj będą później dwie gwiazdki, tutaj będą trzy gwiazdki, to będzie nam się zmieniał właśnie początek, gdzie mamy narysować tą naszą gwiazdkę. W pierwszej linii musimy narysować ją tutaj po środku, prawda? W drugiej linii musimy ją narysować, zacząć rysować troszkę bardziej z lewej strony. Później znowu troszkę bardziej z lewej strony. Czyli za każdym razem musimy tą odległość od początku ekranu zmniejszać. Czyli możemy sobie właśnie stworzyć taką zmienną, na przykład digits, czyli liczba tych znaków, i ona będzie mniej więcej równa tej wartości maksymalnej minus i, czyli ta nasza iteracyjna. Z początku będzie równa 1. Więc tutaj odległość będzie na przykład 5 minus i, czyli 5 minus 1, czyli 4. Później będziemy mieć 5 minus yy, 2, na przykład, czyli 3. 5 minus 3, czyli 2. 5 minus 4, czyli 1. I tutaj 5 minus 5, czyli 0. Czyli tu będziemy mieć na dole już przy krawędzi ekranu. Czyli właśnie coś takiego musimy zastosować. Później musimy dodać właśnie te nasze. Spację. Więc możemy sobie dodać jakąś zmienną space. Spację musimy podać. I musimy ją właśnie pomnożyć przez tą naszą liczbę znaków, czyli razy digits. Po to właśnie, żeby przesunąć punkt początkowy rysowania tej naszej choineczki. No i na końcu możemy sobie stworzyć linię, tak jak robiliśmy to przy kwadracie, czyli dodamy sobie tą naszą spację i dodamy sobie. Ilość tych naszych gwiazdek, czyli podamy sobie gwiazdkę tutaj ze spacją i pomnożymy ją przez naszą zmienną iteracyjną, czyli razy i. Wydaje mi się, że coś takiego powinno zadziałać. Może jest jakiś łatwiejszy sposób? Nie wiem. Ja wpadłem na coś takiego. Może kiedyś sobie pomyślę, jak to zrobić troszkę, może prościej. Jeżeli macie jakiś pomysł, to dajcie znać. No to spróbujmy coś takiego zakodować. Czyli wpisujemy sobie właśnie digits, to się równa, no i teraz max minus 1. Określamy, jaki będzie dystans z lewej strony, czyli space, to się równa, no i podajemy właśnie spację i mnożymy ją przez digits. Teraz tworzymy naszą linię, czyli dajemy sobie właśnie to nasze space i dodajemy gwiazdkę ze spacją, którą musimy przemnożyć przez naszą liczbę iteracyjną, po to, żeby z każdym kolejnym wierszem zwiększała się liczba tych gwiazdek. Teraz na dole wydrukujemy sobie właśnie naszą linię. Dajemy sobie start. No i mamy problem, bo nie działa, ale widzę, że tutaj jest problem, bo dałem max-1, a powinno być max-i. minus i. Jeszcze raz dajemy start i teraz jest już w porządeczku. Zmieńmy sobie tą wartość na przykład na 6, start. No i działa całkiem dobrze. A jeżeli chcielibyśmy zrobić tak, żeby ta nasza wartość maksymalna rzeczywiście odzwierciedlała, ile ma tych gwiazdek się pojawić w choince, to wystarczy, że tutaj zwiększymy sobie tą wartość maksymalną o 1. Czyli damy sobie max plus 1, teraz damy sobie start. Mamy 2, 4, 6, 2, 4, 6 u góry. Wygląda na to, że działa. Zmieńmy to jeszcze na trójkę. Start, no i mamy z trzech. No i super, czyli właśnie. Mamy taki w pełni funkcjonalny program, nie jest on nam do niczego potrzebny. Ale czasem takie zadania są bardzo fajne, ponieważ wymuszają na nas takie kreatywne myślenie, jak osiągnąć zamierzony efekt. Dlatego, jeżeli nieraz spotkacie się z różnymi zadaniami w internecie, czy tam w jakichś kursach, w szkole, gdziekolwiek i wydają wam się one totalnie niepotrzebne, totalnie bezsensowne, to i tak zachęcam Was do tego, żebyście próbowali takie zadania robić ponieważ może wynikowo one nic Wam nie dadzą takiego użytecznego, ale one właśnie wzbudzają Was tą kreatywność i sprawdzają, czy tak naprawdę potraficie już programować i na co Was stać. Więc naprawdę róbcie, jakiekolwiek tylko zadania Wam gdzieś tam wpadną pod rękę, na pewno będzie to dla Was duży plus.